sprawozdaniem sądu cechowego. Niestety nie widzę tutaj członków sądu. Tadeusza Kamierza i Stasia Stychały. Tak. Czy sprawozdanie jest gotowe? Tak. Szanowni Państwo, w takim razie pozwolę sobie wyręczyć członków komisji i odczytam sprawozdanie. Ono jest króciutkie, więc nie zajmie nam to dużo czasu. Sprawozdanie z działalności Sądu Cechowego przy cechu rzemiosł w różnych rokach za rok 2014. W okresie sprawozdawczym od 23 maja 2014 roku do 22 maja 2015 roku Komisja Sądu Cechowego nie prowadziła czynnej działalności, gdyż na wokandę nie wpłynęła żadna sprawa do rozpatrzenia. Komisja Sądu Cechowego działająca w składzie Tadeusz Kanysz i Stanisław Stychała. I podpis. Także sprawozdanie z działalności Sądu Cechowego jest